Dzień dobry, Agata Zbrożek, zapraszam na wiadomości. Do 9 stycznia 2022 roku rodzicom i opiekunom będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Świadczenie przysługuje rodzicom dzieci poniżej 8 lat lub dzieci starszych z orzeczoną niepełnosprawnością. Prezydent Kutna Zbigniew Burzyński przekazał sprzęt ratunkowy warty 20 tysięcy złotych na rzecz Grupy Ratownictwa Medycznego OSP Dąbrowszczak. Przyda się jak najbardziej, tak. Mamy sporo imprez masowych. Mam nadzieję, że one wrócą już tak po pandemii. Współpracujemy z miastem wielokrotnie. Bierzemy udział w uroczystościach miejskich i nie tylko, więc na pewno będzie użytkowany. 29 grudnia miała miejsce promocja książki. Wydarzenie jest kontynuacją obchodów stulecia klubu sportowego Kutnowianka. Nazywam się Kamil Wójkowski, jestem autorem książki HKS Kutnowianka, historia klubu i jego kibiców. Jest to książka opowiadająca historię nieistniejącego już jednego z najstarszych klubów sportowych w mieście Kutno, założonego przed wojną przez harcerzy, mającego wyjątkowo ciekawą i zarazem zagmatwaną historię, pełną zwrotów akcji, reaktywacji po II wojnie światowej, zmiany różnych patronów, awanse, spadki, różne przygody piłkarzy w niższych klasach. Jak to mówią fachowcy, to jest właśnie sól futbolu, a nie tamte najważniejsze rozgrywki na świecie. I to chciałem właśnie przedstawić w tej książce. Jest to w sumie pierwsza tego rodzaju monografia wydana w Kutnie odnośnie stricte jednego klubu sportowego. Mam nadzieję, że nie ostatnia. No, jedną z największych zagadek historycznych w dziejach Kutnowianki jest data założenia tego klubu, gdyż szczególnie po II wojnie światowej w okresie PRL obchodzono okrągłe rocznice w zależności nawiązując do roku powstania jako 1924, a najczęściej 1921, tak między innymi było na początku lat 70. Wydano wtedy nawet okolicznościowe poporczyki i odznaki, ale jak się okazuje po latach, dzięki materiałom źródłowym z czasów przedwojennych, Kutnowianka powstała w sierpniu 1922 roku i my też jakby sumując te obchody wchodzimy w ten właśnie rok jubileuszu tą publikacją dotyczącą historii Kutnowianki. Organizacja Fight Rose planuje stworzenie klubu bokserskiego dla dzieci i młodzieży w Kutnie. Na stronie pomagam.pl stworzyli zbiórkę na remont sali do ćwiczeń przy ulicy Bema. Zachęcamy do wspierania inicjatywy. Można już bez problemu przejechać ulicą Jesienną. W ostatnich dniach została wylana warstwa ścieralna na wierzchni na drugiej części jezdni. Czekaliśmy na tą drogę bardzo długo. Miała być już co prawda 3 lata temu, no ale się okazało niestety, że trzeba wymieniać kolejne rury, ale żeby było lepiej, musi być czasami gorzej. Cieszę się, że mieszkańcy to wytrzymali cierpliwie. Teraz jest bardzo przyjemnie. Teraz tylko obawiam się ja osobiście, jak tu będzie z prędkością na tej drodze. Wody Polskie zakończyły udrażnianie Pilicy w miejscu, gdzie wpływa ona do zalewu Sulejowskiego. Rzeka została odmulona i pogłębiona na długości ponad 7 km. Nie tak dawno byliśmy w tym samym miejscu i otwieraliśmy tę inwestycję. W dniu dzisiejszym chcieliśmy się pochwalić rezultatami. Tutaj w stosunkowo krótkim czasie udało nam się pogłębić cofkę rzeki Pilicy, szczególnie tutaj w obrębie miasta Sulejowa, jak również cofki przy samym zbiorniku. Kwota inwestycji to jest około 40 milionów złotych. Są to środki, które wygospodarowały Wody Polskie ze środków własnych, z przychodów, po to, żeby przede wszystkim działać w kierunku bezpieczeństwa, bo to pogłębiona Pilica jest zdecydowanie bardziej bezpieczna właśnie w takich warunkach pogodowych, jakie są w tej chwili, szanowni państwo, bo umożliwia spływ tego szryżu i lodu i to, że nie będą się tworzyć aż w takim stopniu zatory i lodowe, nie będą stwarzać niebezpieczeństwa mieszkańcom. To też wpływa na pewno będzie wpływać na, oprócz bezpieczeństwa, na ilość wody w samym zbiorniku, bo zwiększa przepływy tej wody, plus nasze działania w ramach LIFE-u dotyczący Pilicy, czyli również nowoczesne sposoby zarządzania wodą na zbiorniku,
na zaporze czołowej też spowodują większe przepływy, mniejsze zakwity i na pewno zdecydowanie poprawią warunki na samym zbiorniku. Moją rolą jest wyrazić wielką radość, tak, że jesteśmy tutaj po raz kolejny w tym samym miejscu po roku od momentu złożenia pewnych deklaracji, które wypowiedzieliśmy wspólnie z panem prezesem, a to w zasadzie pan prezes je wypowiedział, bo całe zadanie, realizacja tego zadania była po jego stronie, a więc moją rolą jest tutaj podziękować bardzo serdecznie Wodom Polskim, panu prezesowi osobiście za zaangażowanie, za to, że podjął się i zrealizował w tak krótkim czasie duże zadanie, które tak naprawdę przecież dotyka bezpieczeństwa mieszkańców. To jest najważniejsze w realizacji tego zadania, to, że mamy na odcinku 7 km tę pilicę oczyszczoną, to jest oczywiście ważna rzecz, ale to daje bezpieczeństwo, poczucie większego bezpieczeństwa mieszkańcom tego terenu. I na tym nam szczególnie zależy. Wszystkie działania, które podejmujemy wspólnie z panem prezesem, z Wodami Polskimi, to działania zmierzające właśnie w tym kierunku, różnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, czy to jeżeli chodzi o suszę, czy jeżeli chodzi o podtopienia, to wszystko się z tym przecież doskonale wiąże. Przypominamy, że jadłodzielnia w Kutnie przy ulicy Bema 3 działa nie tylko w święta. Punkt otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Możemy przynosić tam wszystkie produkty, które się nie psują i są zapakowane. Kutnowski Szpital otrzymał 10 tysięcy fartuchów ochronnych od marszałka województwa łódzkiego. Marszałek województwa łódzkiego przekazał Kutnowskiemu Szpitalowi kolejne dary będące wsparciem w walce z COVID-19. Tym razem do szpitala w Kutnie trafiło aż 10 tysięcy sztuk fartuchów ochronnych barierowych o łącznej wartości prawie 50 tysięcy złotych. Ilość fartuchów była tak duża, że pomocna jak zawsze w transporcie Straż Pożarna z naszego powiatu przywoziła sprzęt na dwa razy. Dziękujemy panu marszałkowi za dary i panu komendantowi Państwowej Straży Pożarnej Kutno za transport. Pani Agnieszka Kędzierska z gminy Krośniewice zdobyła wyróżnienie w kulinarnym konkursie bożonarodzeniowym. To właśnie jej pierogi z kapustą i grzybami zdobyły uznanie. Na kanale YouTube Łódzkiego Domu Kultury znajduje się film edukacyjny o Kutnie, zrealizowany w ramach projektu pod nazwą Dlaczego ten dom tak wygląda? Architektura pod lupą dla najmłodszych, druga edycja. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zapoznania się z ofertą programową Telewizji Kutno.